Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Luz de Maria de Bounie, orędzie Jezusa Chrystusa, na czasy ostateczne. Mój ukochany ludu, jakże kocham każdego z was. Znajdujecie się w chwili, gdy szukacie tak wielu przymiotników, aby wyrazić to, czym jestem. Jedno słowo wystarczy, aby wyrazić to, czym jestem, miłość. Gdybyście zrozumieli i żyli w mojej miłości, wypływałyby z was jak ze źródła, miłość, nadzieja, wiara, dar z siebie, zrozumienie i świadomość doprowadziłyby was do tego, że nie tracilibyście ani chwili na sprawy ulotne, które nie przynoszą nic dobrego dla duszy. Kocham wszystkich ludzi i czynię się jednym z każdym z was. To ludzie stworzyli podziały, ci, którzy nie kochają siebie nawzajem, bo jak ciało jest jedno i ma wiele członków, a wszystkie członki ciała, choć liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest z Chrystusem. Przychodzę, aby was obudzić, przychodzę dla człowieka odnowionego, dla człowieka świadomego, dla człowieka, który kocha boską miłością. Ja kocham was, a wy, co kochacie? Jak mnie kochacie? Kiedy mnie kochacie? Gdzie jest wasze serce, tam macie swoje interesy, a ludzie są daleko od interesów mojego domu. Wasze serca są przepełnione tym, co materialne, wasze serca i cele są w samochodzie, w posiadłości, w najnowszej technologii, w byciu sławnym, w byciu uznanym, w tym, co oddaje wam hołd, w zaszczytach, w zdobywaniu sławy, w gromadzeniu bogactwa, w gromadzeniu władzy, w kwestionowaniu waszych rówieśników i ocenianiu waszych braci i sióstr. Mój umiłowany ludu, przywykliście do zdobywania dóbr doczesnych. Za to musicie płacić i jest to sprawiedliwe, że płacicie wartość tego, co nabywacie. Czy pomyśleliście, że aby zostać zbawionym, nie musicie płacić? Ja zapłaciłem za was, a wy musicie się tylko zmienić, wejść na właściwą drogę i być inni, nabywając dobro, aby je stosować we wszystkim i wobec wszystkich. Pytam was, jak to jest, że odmawiacie mi miłości? I odpowiadam wam, odmawiacie mi miłości, ponieważ boicie się spojrzeć na siebie i rozpoznać małość, w której żyjecie, boicie się spojrzeć na siebie i zobaczyć siebie bez niczego do zaoferowania innym, dlatego decydujecie się kochać samych siebie. Odmawiacie sobie zbawienia, ponieważ w sposób niekontrolowany pociągają was dobra stworzone przez człowieka i woli się zaspokoić swoje podrzędne gusta, a odrzucić smak tego, co wyższe i nieskończone. Gorsze dobra tak was opanowują, że wola staje się czymś złym, gdy dobro, które otrzymaliście ode mnie, przekształcacie w coś złego, czyniąc z niego nieodpowiedni i niewłaściwy użytek. Nie napełniliście waszych zmysłów dobrem koniecznym, lecz z tego, co świat wam oferuje, bierzecie wszystko bez uprzedniego zbadania. Mój umiłowany ludu, z bólem patrzę na was i widzę, że ci, którzy poświęcają swoje życie na służbę dla mnie, skłaniają się do banału, nie skupiają się na mnie, nie orientują się w stronę boskiej prawdy. Nie są mądrzy, ponieważ mądrość stara się nie powiększać stworzenia, ale karmić duszę i wewnętrzne zdolności do mądrego wyboru. Mylicie szczęście z tym, co materialne, a to nie jest prawdziwe szczęście, lecz najbardziej błędna droga i ta, którą człowiek przywykł podążać z większą łatwością. Szczęśliwy jest ten, kto przyjmuje mnie bez lęku, a nie ten, kto przychodzi do mnie narzucając swój autorytet, bo ten nigdy nie będzie zadowolony. Mój umiłowany ludu, poznajcie siebie, aby wiedza wewnętrzna prowadziła was do mnie. Poznanie siebie jest wielką drogą, dzięki której nie będziecie walczyć z ludzkim ja,
ale komunikacją, która pozwoli Wam dowiedzieć się, która część ludzkiego ja przybliża Was do mnie, a która Was ode mnie oddala. Wprawdzie poznania siebie jest większa możliwość wyprostowania Waszej drogi i wejścia w moją miłość oraz oswojenia tego, co w ludzkim ja prowadzi Was do wyboru zła. Ludzkość zdegradowała mój obraz w człowieku aż do zniszczenia go, dlatego jest tyle wyuzdania i tyle grzechu, aż dojdziecie do tej chwili, kiedy zaprzecie się mnie i wyprzecie się mnie jako waszego Boga. Dlatego przychodzę do was, aby obudzić ten mój obraz, aby strzegł duszy i aby wezwać was do stanu łaski i do wypełnienia boskiego prawa. Mój ludu, człowiek zrozumiał, że nie objął całej wiedzy o tym, co istnieje we wszechświecie i dlatego musi stale prowadzić badania. Niektóre moje dzieci nie słuchają moich wezwań, dopóki nauka nie odkryje tego, co wam z góry powiedziałem. Trzymają się mocno tego, co światowe, tego, co przemija, nie cenią mojej ofiary, żyją tym, co doraźne i krytykują swoich braci i siostry, ciągle upadając, nie posuwając się naprzód ku mnie, lecz raczej ku złemu ciemiężcy duszy. Mój ludu, w tych instancjach przygotowania duchowego, wzywam was, abyście nie żyli w tym zamkniętym stanie, w tej płaskiej pozycji, która nie pozwala wam widzieć wyżej, ale tylko to, co wzrok fizyczny zdoła zobaczyć. Nie wszyscy, którzy idą za mną, są tymi, którzy naprawdę spełniają moją wolę, ale ci nieliczni nie będą rozproszeni, jeśli zachowają miłość, miłosierdzie, nadzieję, praktykę modlitwy i cierpliwość wobec tych, którzy mnie nie kochają. Wielokrotnie wzywam mój lud, więc musicie być wielokrotnie cierpliwi wobec tych, którzy chcą mnie odsunąć. W tej chwili zło wdziera się we wszystko, a przede wszystkim w domy, aby spowodować rozłam nieodwracalny. Rodzina jest mocno atakowana i wykorzystywana przez szatana, aby doprowadzić moje dzieci do zniechęcenia i odwrócenia się od mojej woli. Nie pozwólcie, by zło rozdzieliło rodzinę, idźcie dalej wytrwale, ufając w opiekę mojej matki i wprowadzając w życie moje przykazania. Młodzież jest nieustannie atakowana, dlatego ci, którzy idą za mną i pozostają w moim własnym kościele, ci, którzy mi się oddają, muszą oddalić się od tego, co światowe, od uzależnień, od perwersji, aby z dala od tych macek szatana mogli dać świadectwo mojej obecności w nich. W tej chwili żądam zaangażowania, miłosnego zaangażowania ze strony mojego ludu, zobowiązanie do przestrzegania instrukcji mojego domu, aby nie zbłądzić. Mój ludu, tak jak ludzkość jest stale prześladowana, tak ziemia cierpi z powodu niespójności człowieka. Nadużycia ludzkości przyspieszyły zużywanie się skorupy ziemskiej, to, co w czasach starożytnych wymagało milionów lat, aby się zmienić, jest niszczone przez człowieka w ciągu kilku sekund. Człowiek stał się największym niszczycielem ziemi i nadal bezlitośnie niszczy to, co znajdzie na swojej drodze. Ludzkość będzie cierpieć z powodu pęknięć w skorupie ziemskiej, spowodowanych nadużyciami człowieka, który osłabił swój dom. Ziemia nadal się pogrąża, ku zdumieniu moich dzieci. Tam, gdzie jest morze, góry wyjdą na powierzchnię. Człowiek wziął ziemię i zmodyfikował ją według własnego uznania. W tej chwili cierpi w swoim ciele nadużycia ziemi, którą zanieczyścił. Ludzkość cierpi na wszelkiego rodzaju choroby z powodu nadużywania ziemi, którą zainfekował. Módlcie się dzieci, módlcie się za Polskę, ona cierpi z powodu natury i człowieka w zamieszaniu. Módlcie się dzieci, módlcie się, wiedzcie, że jak wam mówiłem, trzecia wojna światowa postępuje powoli, cierpienie człowieka będzie powolne. Niepewność i siła są w konfrontacji jako pierwszy przejaw tej wojny.
Módlcie się, moje dzieci, módlcie się, mój Kościół jest wstrząśnięty zamieszaniem. Mój umiłowany ludu, w tym życiu ofiarujcie mi to, co dla każdego jest prawdziwą ofiarą. Bądźcie kopiami mojej miłości dla waszych braci i sióstr, bądźcie miłosierdziem i przebaczeniem dla tych, którzy mnie nie znają, lub którzy znając mnie, odrzucają mnie. Nie zapominajcie, że walka o duszę jest nieustanna i w niej zło nie ustaje. Dostrzegajcie mnie w waszych braciach i siostrach, w każdym momencie oczami mojej matki. Bądźcie wyprostowani i nie wahajcie się w obliczu zła. Moje słowo jest wieczną prawdą. Ludu mój, kocham cię i chronię każdą osobę. Bądźcie wytrwali, drogi świata nie są moimi drogami. Patrzcie w górę, niech serce sprawiedliwych nie drży w obliczu nadchodzących znaków. Bądźcie wsparciem dla waszych braci i sióstr, pomagajcie im w przygotowaniach, aby mogli spojrzeć na przeszłość i razem z wami dokonać zadośćuczynienia. Bądźcie świadectwem mojej miłości. Towarzyszę wam, jeśli mnie o to prosicie, każde ludzkie stworzenie jest dla mnie bezcenne, a w chwili, gdy żałujecie za życie w grzechu, w tej chwili patrzę na was jak na pierwszych, obejmuję was moją miłością i biorę was za rękę, aby nic was ode mnie nie oddzieliło. Moje błogosławieństwo jest z każdym z was w tej chwili bólu. Kocham was, Jezus.